Chciałam dziś opowiedzieć Państwu o moim ulubionym portrecie w tej galerii. Jest to portret tej oto młodej kobiety, która przykuwa nasze spojrzenie właśnie spojrzeniem. Widzimy kobietę, która sobie przysiadła na zielonym fotelu w sposób bardzo naturalny, taki bezpretensjonalny. Ubrana jest w suknię koloru karminowego, uszytą z aksamitu, wykończoną, ta suknia jest wykończona brązowym futerkiem przy dekoldzie oraz przy mankietach, czyli jest to suknia ciepła, suknia taka właśnie na sezon raczej jesienno-zimowy. Dekolt sukni wypełnia tak zwana modestka. Jest to biały rodzaj bluzki, która niekoniecznie musi mieć rękawy, wręcz przeciwnie, nawet w ogóle nie musi przypominać bluzki, ale w sposób elegancki i podkreślający urodę otula twarz i szyję. Modestka, którą tutaj widzimy na obrazie, namalowaną, jest modestką według mody trubadur. Taka moda była bardzo chętnie przywdziewana czy wykorzystywana przez osoby o artystycznych zainteresowaniach. Kołnierz owej bluzki, owej modestki jest sztywno wykrochmaloną koronką i właśnie rozświetla i policzki, daje takie światło właśnie na twarz i szyję. Jedyną biżuterią, jaką ta młoda osoba na sobie ma, to jest grzebień, który w sposób bardzo nonszalancki spina jej fryzurę złożoną z masy drobnych czarnych loczków. Ten grzebień jest złoty i wysadzany koralami, prawdziwymi koralami. Na szyi owej damy widzimy dość symbolicznie zaznaczone korale, z czego one są wykonane, trudno powiedzieć, ale to nie jest takie istotne. To, co świadczy o jej zamożności i o tym, że ona do tej zamożności ma stosunek, bym powiedziała, taki, no przyzwyczajona jest do tego, to ów kaszmirski szal, który jest przerzucony przez fotel i w taki dosyć nonszalancki sposób zrzucony z jej ramion. Taki kaszmirski szal miał cenę zbliżoną do powozu. Czyli jakbyśmy dzisiaj chcieli sobie to przeliczyć na dzisiejsze realne pieniądze, to za taki szal moglibyśmy sobie kupić dobrej klasy samochód. Dlaczego taka cena? Otóż taki szal był wykonywany przez wiele osób w ciągu półtora roku, aż nawet do 3 lat. Miał długość około 3 metrów i bardzo był pożądany przez elegantki w tym czasie. Oczywiście nie każda mogła sobie na taki szal pozwolić. Kim była zatem ta młoda osoba, która z taką nonszalancją ten szal ściągnęła z ramion? Otóż jest to księżna Fanny Biron von Courland, czyli właśnie pani na Sycowie. Mieszkała tutaj niedaleko Wrocławia, a sportretowała ją sama Elisabeth Vigée-Lebrun, druga znakomita kobieta. Spotkały się właśnie na seansie portretowym dwie kobiety z pomysłem na siebie. Fanny Biron, początkująca malarka, i już uznana portrecistka europejska Elisabeth Vigée-Lebrun. Między dwoma damami była dosyć duża różnica wieku, bo aż 35 lat, ale chyba dobrze się rozumiały. Może nicią porozumienia było właśnie zainteresowanie malarstwem obu pań. Skąd wiemy, że Fanny Biron malowała? Ponieważ 8 lat po wykonaniu tego portretu, który powstał w 1810 roku, we Wrocławiu miała swoją wystawę swoich prac malarskich oraz szkiców. Te szkice zachowały się do dzisiaj i są przechowywane w muzeach czy w archiwach. Elisabeth Vigée-Lebrun, jak znamy ją z jej własnych autoportretów, wydaje się osobą niesamowicie żywiołową. I tak ja się zastanawiam, czy każdy z modeli Elisabeth Vigée-Lebrun miał radość w oczach, czy taką niesamowitą żywotność w owych oczach na co dzień? Czy to portrecistka zarażała owych portretowanych tą całą radością, którą nosiła w sobie?